Witam i pozdrawiam was. Dzisiaj kolejny temat. Sukienki, maseczki, spodnie i takie rzeczy. Kto robi decyzję? My, kobiety, musimy używać spodnie albo sukienki. To zależy od nas, kobiety, sam. Ale również ja chcę dać wam małe ostrzeżenie. I ten małe ostrzeżenie jest specjalne dla kobiety. Jest bardzo delikatny temat. To ja wiem doskonale. Ale kiedy kobiety mają takie bardzo krótkie sukienka albo bardzo krótkie spodnie, to jest ryzyk. To nie jest tylko ryzyk fizyczny przez inne ludzie. Również to jest ryzyk na nasze psychę, mentalność, emocjonalność. I ten emocjonalność psychiczna to jest jak ten kwiat tutaj. I nie ten kwiat, który są jeszcze bardzo piękne. Bo są taki ludzie, którzy nie umie trzymać ten ręce sam w domu. Nie, oni muszą zrobić taki bardzo gwałtowne rzeczy. Naprawdę nie wiem, co jest grane na tę głowę od ten ludzi, którzy robią takie rzeczy do kobiety i inne. Ja nie mogę mówić tę nazwę, ale ten ludzie, który nie śpi, wy wiecie doskonale, jaki temat ja tutaj dotykam. Najlepsze jest, kiedy my mamy sukienki o takie rzeczy. Bo to jest ból. 100%. I to też. Tak samo jak róże. Róże są piękne, ale oni dotykają tak super. Cały czas, kiedy kobiety i inne są dotykane bez, i jeszcze raz, bez nasze pozwolenia. Ja myślę, i kiedy wy nie macie bardzo mocny żołądek, nie zobacz następne 5 sekund. Kiedy wy macie mocny żołądek, zobacz, bo to są moje myślenia o takich ludziach, którzy robią to. Tutaj ma, jest kawałek myśli się. Tutaj jest ogon. Dobra. Dla mnie ten ludzie, który robi takie rzeczy, oni wyglądają jak trup, bo oni są czarne środkowe serce i są czarne środkowe mózg, bo oni są bez edukacji, oni są bez respekt dla innych. Ale ten, oni też nie mają respekt
sam, bo oni mają to w głowie, w sercu. Wszystko jest zepsute. I teraz mam bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy my, normalnie ludzie, musimy dać ten ludzie, który robił taki syf do inne, kiedy ten inny mają wypadek, albo atak serc, atak mózg, nie wiem co jeszcze. Musimy dać ten syf pomoc, czy nie? Kiedy wy zobaczycie na mój serce, ja mówię, oczywiście nie dajemy pomoc na taki ludzi, bo oni nie są wartość to. Bo kiedy my dajemy pomoc na taki syf o ten ludzie, później oni żyją dalej i oni robią jeszcze raz taki syf na ludzie. I to ja nie chcę mieć, bo dla mnie jest lepiej, kiedy ten ludzie są bez jaj, bo w ogóle oni nie mają jajek, bo oni nie umieją stoi spokojnie. To znaczy, na moje oczy, kiedy ja dam takiej osób pomoc, później ten cały proces idzie dalej, dalej i dalej. I kto jaki osób robił w ten moment taki błąd? To jest mój błąd, bo ja dałam pomoc na taki syf. I to ja nie chcę mieć, bo to dla mnie jest hipokryt. I lepiej, kiedy wszystko od nas wygląda jak piękne, jak ten kwiat, albo jak ten kwiat, albo jak ten kwiat, bo to jest bardzo, bardzo strasznie. Musimy myśleć, co robimy, kiedy robimy i po co my robimy. Najpierw myśleć, co chcemy robić, albo co nie chcemy robić. Kiedy my robimy krzywdę do innych, to karma wraca. To nie jest żart, bo to funkcjonuje bardzo doskonale. A do temat spodnie, albo krótkie spodnie. Albo krótkie sukienki. Ten ludzie, który nie umie trzymać ręce w domu, a na moje oczy to jest lepsze, kiedy oni są jak innych. To znaczy, bez jaj. I są dwa możliwości. Nie, bardzo przepraszam, trzy możliwości. Albo zbierajmy dwa cegły i pojaj. Druga opcja jest kastracja fizyczna i trzecia opcja jest chemiczna kastracja. A za temat chemiczna kastracja, ach, dla mnie to jest tak samo, jak kiedy ludzie używają chemikalia, herbicydy, pestycydy, fungicydy na działka. Albo do rosło ziemniaki, albo jak to jest ten słowo,
To jest ten rzec, który robił chleb. Nie wiem ten słowo teraz na mój głowę dokładnie. Aż do temat do cegły. O, to jest ból. Ale to jest nie tak duży ból, jak ten ludzie robią do innych ludzi. To jest bardzo mały ból. Bo ten ból, który inne ludzie mają, powinien umieć trzymać ten ręce w domu, wasze wapę w domu. Ten ludzie mają całe zić bardzo duży ból. Dobra, z powrotem na temat spodnie. Duże czy krótkie? Dla mnie spodnie zamykają mój system limfatyczny. To znaczy, mój limfy nie ruszą, jak to musiał będę ruszony. Dlatego ja preferuję duże sukienki, które nie mają takiej rzeczy, jak zamknij mój system limfatyczny. A do temat maszecki, ja myślę, bo Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, burka jest zabronione. I co jest teraz rocznica ze burka i maseczki? Dla mnie to jest wielka różnica. Po co? Bo dla mnie burka jest lepiej. I testę ten metodę, ten szybką metodę, co ja pokazałam wam, na robić takie maseczki bardzo szybko. Bo ja mogę pić, ja mogę jem wszystko, co ja chcę mieć na mój dziób. I nikogo nie mogę mieć mandat na to. I ten normalnie maseczki, oni mogą dać mandat. I aż do ten moment to nie jest zabronione tutaj w Polsce, w Ukrainie i w innych krajów. Każdy ma takie wolności na używać to, co ona czy on chce. Ok, teraz jesteśmy na ten czas, musimy mieć maseczki. Ale ja, i to jest moja prywatna opinia, ja preferuję takie, co ja robiłam na mój głowę. Bo jak mówiłam na ten inny filmik, kiedy ja mam ten maseczki na moje twarz, moje uszy są, kiedy ja z wiatr, wie wiecie, co ja chcę mówić. Aż do temat obowiązkowe maseczki. Ja mam moje myślenie o ten temat. Ale kiedy Holandia jest zabronione na typikalnym miejscu, a w Belgii, w Niemcy, Francja też, i ja chcę mieć taki coś na mój głowę, to jest mój prywatna opinia, to jest mój ciała, moja ciała, który ja chcę dać taki protection, beschützung. Przepraszam, nie wiem polskiego nazwa w tym momencie. Ale również Holandia, taki biwak albo kaczka na głowę jest zabronione. I teraz
Ja nie mówię tutaj w Polsce, ja mówię tylko w Holandii. I po co tam są takie funkcjonariusze, takie publiczne funkcjonariusze? No tak, ten słowo. I oni mają biwak na twarz i wszystkie inne rzeczy, które dla nas normalnie ludzi jest zabronione. A to jest znowu taki hipokryzm z Holandia. Po co oni mogą mieć to? Bo oni mają taki praca i my normalnie ludzie nie mogą mieć to? Na moje oczy to jest taki śmierć, jak dyskryminacja. To nie jest normalnie. To jest gówno od największy poziom, jak jest możliwe. Ja zbieram mój wolności i kiedy ja chcę mieć burkę, czy taki szal na mój głowę, co ja pokażę wam na ten inny filmik, to jest mój wybór. Również jest mój wybór, albo ja chcę mieć duże sukienka, czy nie. To również jest mój wybór, co ja chcę mieć na mój talerz, czy absolutnie nie chcę mieć na mój talerz. Takie wolności leży w nasze ręce. Takiej wolności też jest nasze zdrowie. I nasze zdrowie leży również w nasze ręce. Ja spróbuję. Tam jest drugie biedronce. I tu jest pierwszego. I oni nie mają ani problem na to. To znaczy, czy my ludzie musimy będę twardniejsze i lepsze na myślenie? A, i tam jest ciocia. Nie wiem, albo jest możliwość, no pokażę wam. Tam jest ciocia. I już zapomniałam, co ja chciałam mówiłam, ale nie szkodzi. To były tylko moje myślenia od typikalnych tematów. Pozdrawiam, do następnego razu. Miłego dnia, pa!